Elo, elo, siemandero, witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale, ja oczywiście jestem Mio, a to jest kanał Michał Games. No i witam was już w tak, można powiedzieć, zapomnianej serii na tym kanale, czyli serii Farm Build. Serii poświęconej farmingowi oczywiście, czyli serii, w której sobie buduję gospodarstwo oczywiście w farmingu 2019. I dlaczego w ogóle powracam do tej serii, to już wam za sekundkę wytłumaczę. Postaram się to jak najkrócej powiedzieć, żeby wam tu nie zajmować czasu, żebyście mogli sobie spokojnie pooglądać, co tutaj fajnego zbudowałem. Także jeżeli śledzicie mnie na moim fanpage'u na Facebooku, oczywiście zachęcam was, tych, którzy mnie nie śledzą, do śledzenia. Link oczywiście w opisie tego filmu. To tam zacząłem robić takie ankiety odnośnie serii Po Sąsiedzku, właśnie z FSA 19. No i tam decydowaliśmy, na jakiej mapie będziemy grali, ponieważ stwierdziłem, że seria Po Sąsiedzku troszeczkę była niewypałem, ale ogólnie ma dobry potencjał, dlatego też stwierdziłem, że trzeba coś wprowadzić nowego. No i przenieśliśmy się na inną mapę, będziemy grali na innych maszynach. No i właśnie w związku z tym, że przenieśliśmy się na inną mapę, to musiałem wykonać i zbudować gospodarstwo od zera, ponieważ te, co oryginalnie było, po prostu mi się nie podobało. No a te, które zbudowałem, myślę, że naprawdę jest fajne i będzie się fajnie na tej serii grało. Sami to ocencie w komentarzach. No i tak, tutaj możecie zauważyć, przede wszystkim największe problemy miałem z usunięciem niektórych drzew, bo one były dziwnie pod ziemią postawione. No ale jakoś tam ostatecznie udało mi się to zrobić. Styl taki w miarę polski, też na takie średnie maszyny, nie całkiem małe, ale też na pewno nie jakieś kolosy, chociaż myślę, że jest tam potencjał, żeby nawet większe ciągniki 400 konne tam się pojawiły. Natomiast co się pojawi dokładnie w tej serii z Po Sąsiedzku, no to musicie oczywiście na bieżąco nas śledzić. W najbliższym czasie po prostu pojawi się już pierwszy odcinek z tej nowego sezonu, można powiedzieć, z tej serii, i wtedy tam wszystkiego się dowiecie. A tymczasem już bez przedłużania, mam nadzieję, że taki odcinek właśnie z budowy farmy wam się spodoba. Ja to podciągnę pod jedną i pod drugą serię, czyli i Po Sąsiedzku, i oczywiście Farm Builda, bo tak naprawdę ten materiał nie był nagrywany po to, żeby tą kontynuować tą serię. Po prostu tak wyszło, no i stwierdziłem, że skoro kiedyś taką serię zacząłem, to również wrzucę ją do tej samej playlisty i mam nadzieję, że ta gospa wam się spodoba, także już nie będę więcej przedłużał, bo i tak jak zwykle się rozgadałem. Widzimy się w kolejnych odcinkach, czy to z farminga, z serii z Po Sąsiedzku, czy z innych serii, jak i również z innych gier. No i nie zapomnijcie tylko o zostawieniu łapeczki, subika z dzwoneczkiem, wpadnijcie na mojego Instagrama oraz fanpage'a na Facebooku. Trzymajcie się do następnego, ale oglądajcie do końca, bo na końcu prezentacja gospodarstwa. I napiszcie w komentarzu, jak wam się spodobała ta gospa w efekcie finalnym, że tak powiem. Do I love
Suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire.
Yeah.